Dobry wieczór. Witamy na pomocowej konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza. Zapraszam do zadawania pytań. Good evening. We welcome everyone at the post-match conference for coach Czeslaw Michniewicz and we welcome your questions. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa. Będę miał dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczące tego meczu generalnie. Pan często powtarza, że przygotowujecie się dwutorowo, czyli z jednej strony skupiacie się na Lidze Narodów jako oddzielnych rozgrywkach, a z drugiej strony macie w głowie cały czas Mistrzostwa Świata. Więc jakby pan ocenił ten mecz właśnie dwutorowo? To znaczy z perspektywy Ligi Narodów, w której się utrzymaliście, czyli wykonaliście plan minimum. I jeśli chodzi o przygotowania do Mistrzostw Świata, no bo mimo wszystko nie było to spotkanie idealne, pewnie wiele mankamentów pan też dostrzegł po pana reakcjach w trakcie meczu, też było widać, że niekoniecznie pan był ze wszystkich momentów na boisku zadowolony. Dobry wieczór. Przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. Gratulacje dla całej naszej drużyny, dla sztabu, dla współpracowników, bo mocno pracowaliśmy, żeby to spotkanie wygrać. Wiedzieliśmy, w jakim nastroju przystępujemy do tego spotkania. Remis i zwycięstwo, zostajemy w grupie, przegrana, spadamy i przed nami ciężkie dwa miesiące przygotowań do mistrzostw. Wiemy, w jakiej atmosferze by to się wszystko odbywało. Zawodnicy byli tego świadomi, my wszyscy również. Stąd też była maksymalna koncentracja. Wygraliśmy to spotkanie po, uważam, dobrym spotkaniu, chociaż pierwsze minuty należały do Walijczyków, ale sytuacji sobie nie stworzyli jakiejś klarownej. My mieliśmy lepszą sytuację już na samym początku meczu, gdzie Szymek Żurkowski dostał idealną piłkę od Piotra Zielińskiego i być może gdyby częściej grał w klubie, to miałby więcej praktyki z piłką i zakończyłby strzałem do bramki. Tak się nie stało. Ale im dłużej trwał ten mecz, to byłem spokojniejszy na tej ławce, bo widziałem, że realizujemy swój plan. Myślę, że ta zmiana, którą dokonaliśmy przy rozgrywaniu piłki na własnej połowie, przeszliśmy z trójki rozgrywających stoperów na ustawienie dwójki rozgrywających stoperów, przesunęliśmy Kiwiorka do lewej strony, dzięki temu Nikola grał bardzo wysoko i pełnił rolę takiego skrzydłowego, sprawiał dużo problemów przy pressingu Walijczykom, był to dla niej element zaskoczenia, a nam ta gra się wtedy zaczęła układać. Pyta pan o te dwutorowe przygotowania. Tak, chcieliśmy poznać jak najwięcej odpowiedzi, ale też tych pytań jest równie dużo, co odpowiedzi, na kogo możemy liczyć. Bezpośrednio w szatni pogratulowałem drużynie zwycięstwa, utrzymania się w grupie A, w dywizji A i też awansu do pierwszego koszyka, ale jak tutaj Kuba podpowiedział mi, że w drugim koszyku możemy trafić na Francję i Anglię, to nie wiem, czy lepiej jakbyśmy w drugim koszyku nie zostali. Tak już abstrahując od tego, ale powiedziałem też jedną rzecz, którą musiałem powiedzieć, że spośród tych zawodników, którzy są dzisiaj z nami, a jest ich 28, co najmniej dwóch nie pojedzie na mistrzostwa i jeszcze jest grupa zawodników, których tutaj nie ma, dlatego żeby zrobili wszystko w najbliższym czasie, żebym to ja miał problem, że musiał wybierać zawodników spośród zawodników grających na mistrzostwa świata. Ci, którzy będą mniej grali, to ich szanse na wyjazd drastycznie spadają, dlatego chcę, żeby zrobili dla mnie problem, żebym ja musiał wybierać spośród grających zawodników. Część będzie niezadowolona, część będzie zawiedziona, część będzie szczęśliwa, ale to wszystko jest w ich rękach. Jest trzon zespołu, poznaliśmy zawodników, na których możemy liczyć. Myślę, że tutaj spośród tych zawodników, których jeszcze w marcu przed meczem ze Szwecją nikt nie rozpatrywał w kontekście wyjazdu na mistrzostwa, na pewno trzeba mocno rozpatrywać Kubę Kiwiora, bo staje się podstawowym zawodnikiem reprezentacji. Myślę, że bardzo dobrze pokazał się też Nikola Zalewski z tych zawodników, których nie było, którzy na przestrzeni tego pół roku najwięcej zyskali. Jeszcze mógłbym kilku innych wymienić, przed nikim nie zamykamy drogi. Nie da rady pan przetłumaczyć tego wszystkiego. To jest challenge. I'll do my best to interpret. The question was, well, first of all, congratulations on winning the game. And if you can tell us about your approach to two ways of preparation for the Nations League. The one was that to keep our place in the Nations League, and but also to prepare the Polish team for the best as possible to the World Cup. How can you describe or what can you say about the game in relation to that, you know, that you have done your minimum plan, that means that you kept your place in Division A. Answer is that, first of all, we're happy about the win. So I have to congratulate all the staff and the team for that win, that we guaranteed our place in Division A. Right now, we have 2 months of preparation to the World Cup ahead of us. That's why we have kept, well, as for the game itself, we have kept our focus to the maximum. The first couple of minutes were maybe probably for Wales team better, I mean, but they've not created any major chances. We have, although one good chance, Żurkowski had a great chance after the pass from Zieliński, but the longer we played, I felt more comfortable and calmer, and I've seen that we are
playing even better, you know, according to the plan. Then second half we've changed our formation from three defenders to two defenders, and Kivior was playing well, and also on the left Zalewski. So and we've seen also when we changed the formation there was a lot of problems for the Welsh team. So about your question regarding two ways of preparation of the team, we probably had a lot of answers already while we played the games, but there are also lots of questions ahead of us. And so in the changing, I have congratulated all the players for keeping our place in divisioning, and also we have probably going to be draw from for the European qualifiers from the first basket, but I don't know if it's actually good news, because there's a second pot, there's France and England there, so we can actually get them as well. So I don't know which pot is better actually. There's 28 players that going to the World Cup, and there's a minimum two of them will not go to the World Cup, and I would like to have a problem for each player that will be all playing, and I would hope that I'll have a positive headache not to know who can I take to the World Cup. But we know that we have a core of the team already, and before our game with Sweden, we had many questions. There were a lot of players that were not probably taken under consideration for the team, but right now, for example, Kivior, I think he's very close to be a basic player for the first squad team, and Zalewski is also quite good. Before we probably not consider them 6 months ago. Nie, Glika. nie, tych dwóch. Okej, okay. I drugie pytanie, panie trenerze, Roberta Lewandowskiego. Pierwsza połowa wydawała się trudna dla niego, szczególnie, że tam no, mega fizyczne pojedynki musiał toczyć z Walijczykami. Natomiast no, w tej drugiej połowie Magic Touch, objaw geniuszu, jedno znakomite podanie, które otworzyło Karolowi drogę do bramki. Po tym pierwszym meczu z Holandią sporo krytyki spadło na Roberta, też na jego gestykulację, ludzie to gdzieś tam dostrzegli. Jak uważa pan, ten mecz rozegrał właśnie Lewandowski? Czy to była dobra odpowiedź na to, co się stało w meczu z Holandią? Czy dzisiaj jest pan zadowolony z jego postawy? Te dwa mecze dały nam też część odpowiedzi na to, w jakim systemie dwójkowym w ataku Robert najlepiej funkcjonuje. W drugiej połowie z Holandią Robert grał z Arkiem Milikiem. Co innego jest napisać na papierze Milik Lewandowski, wszyscy powiedzą wow. Co innego napisać Świderski Lewandowski, super. Co innego Piątek Lewandowski, też super. I jeszcze można by wymieniać innych naszych napastników. Ale jeśli nie zobaczysz ich na żywo, na boisku, to trudno podjąć decyzję, który atak jest najlepszy. Dzisiaj Robert zagrał z trójką napastników. W większym lub mniejszym wymiarze czasowym, ale z tą trójką napastników. I dla nas też to jest odpowiedź. Jeśli chodzi o Roberta, to uważam, że był fantastyczny po meczu z Holandią. Też nie był szczęśliwy jak my wszyscy, łącznie z wami, że tak się to wszystko poukładało i też było dużo złości sportowej z nim, ale myślę, że jego zachowanie poza boiskiem, na boisku i teraz i w przerwie meczu dzisiaj i przed meczem było takie, jak być powinno, i myślę, że bardzo, bardzo pomógł drużynie na boisku, zanotował fantastyczną asystę. A jeśli chodzi o sam mecz, no tak jak mówiłem, my musimy zadbać o serwis dla Roberta. Robert, tutaj dyskutujemy, czy z dwójką napastników musi lepiej grać, czy gorzej. Grał w Dortmundzie, grał w Barcelonie, teraz w Barcelonie grał w Bayern Monachium, najczęściej grał jako jeden napastnik. I strzelał ile? 300 bramek strzelił, czy ileś? I dzisiaj mówienie o tym, że Robert nie odnajduje się jako sam napastnik, to jest bzdura totalna i warto by z tym skończyć. Kwestia jest inna. Kto gra wokół niego i jak gra wokół niego. I to jest dla nas jak gdyby zadanie, jak stworzyć te warunki. Ja od początku o tym mówię, żeby stworzyć mu warunki do tego, żeby on miał sytuację. On strzeli, on będzie miał pół sytuacji, strzeli, ale w tych dwóch meczach nie miał tej pół sytuacji nawet. Ale w wielu momentach przytrzymał piłkę, rozegrał, zagrał, tak jak pan wspomina, tak w stylu Bergkampa, pamiętam taką bramkę. Też Bergkamp kiedyś w ten sposób zagrał. Zagrał tak, jak gra zawodnik światowej klasy, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Ja jestem bardzo zadowolony z jego postawy. Rozmawialiśmy krótko też, jeszcze przyszedłem do szatni o innych rzeczach, bo jutro się wszyscy rozjeżdżają. Także uważam, że idzie to wszystko w dobrą stronę i my też mamy odpowiedzi, czy Robert i dwie dziesiątki, gdybyśmy dzisiaj zagrali od początku na Szymańskiego, który nie był do końca zdrowy, i na Zielińskiego, to nie mielibyśmy kogoś takiego, który dobrze odnajdywał się w takiej walce wręcz. Popełniał błędy techniczne Żurkowski, bo mało gra w klubie, ale nigdy nie było tak, że on się zatrzymał na sekundę. Zawsze był pod grą i widzieliśmy, że zawsze stawiał nogę. Szymański wszedł w końcówce i kilka razy tą nogę prawie mu urwali ci Walijczycy, bo musiał się zaadaptować do tego sposobu grania, co nie jest łatwe. Także odpowiedzi dużo.
A question about Robert Lewandowski. How would you judge how he played tonight, after especially the second half? Because we've seen that after the game with Holland, he was criticized a little bit. He was probably not happy after the game. But today, tonight, we've seen that magic pass to Carol, and he had a great assist. After those two games, we had probably had few questions for Robert how he's going to play. We had some answers, but it is difficult for Robert play. Either he's going to play with one forward or with two. With second half, he played with Milik, who would say it was great. Also, he played with Piontek. Everyone says well, but it's difficult to say who he should play with if you will not see them on the pitch. So it's hard to make a decision who he's going to play with. Lewandowski had a fantastic after the game with Holland. I would say that he was fantastic, although he was not happy after the game, and there was a lot of positive sports anger after the game. But his behavior after the game and before that game was it how it's supposed to be. Tonight he had a fantastic assist, I have to say, and we as a team we have to provide him good service. So this is our task. If you say that Lewandowski cannot play just as one striker, then I would say that is a complete nonsense, because he played for Dortmund and Bayern Munich and Barcelona, and he was one striker there as well, and he scored like more than 300 goals there. So that's a complete nonsense that he cannot be just the only striker. But the more important issue is that we have to create space around him and give him conditions so he can for his work. And if you will just create him even half a chance, he will be able to convert it. So he not had probably in those two last two games, he've not really had any chances, but he had played this fantastic assist. I would say it reminded me assist by Bergkamp. So as a world class player, I have to say. So I was happy with his performance, and tomorrow we'll probably have to discuss a few issues as well. Either Robert's going to play with two tens after him, then that's possible. I know that Jurkowski was playing with him tonight. He had a lot of technical cracks, but he also had to fight tough with the Welsh teams. And also Szymański, when he played in the second half, I would have to say they had a lot of physical tackles, and the Welsh team almost not pull his leg off. So he had to adapt himself to this style of play. Bartek, tutaj kolega. Apart from learning that if you didn't already know that Robert Lewandowski doesn't have to score to affect matches, what did you learn from this match that you can take into the World Cup preparation? Oprócz tego, że pan się nauczył tego, że Robert Lewandowski nie musi strzelić gola, że może linia 105, to czego innego się pan jeszcze nauczył, jeżeli chodzi o reprezentację Polski i jeżeli chodzi o grę wtedy w przyszłości na Mistrzostwach Świata? Myślę, że ten mecz pokazał nam to, co wiedzieliśmy, że grają przeciwko takim zespołom, które grają tak bezpośredni futbol. Podobnie będzie grał też Meksyk kontaktową piłkę. Argentyna też gra bardzo twardo, że w takich meczach też trzeba grać twardo, że w meczu z Holandią ciężko nam było, dzisiaj pokazywałem to zawodnikom. Nawet jak zakładaliśmy dobry pressing, to zawsze byliśmy ułamek sekundy spóźnieni i często było nam wyjść w kontakt z takim przeciwnikiem. Dziś tych kontaktów było dużo, ale myślę, że zdecydowanie więcej tych kontaktów takich faulowych miała drużyna przeciwnika, ale my też nie odstępowaliśmy im pola i to był taki sygnał dla nas, że z takim zespołem powinniśmy tak grać, i to taka nauka na gorąco dla nas. This game and Wales played a really tight and contact football. So I think we've learned from that game that they've played similar to teams like Mexico and Argentina. We're playing a hard and tight football as well, a lot of contact football. So we've learned from that we can also play tough. Anytime we tried to press, we got a little bit of the contact, but it wasn't enough. But there was a lot of fouls as well, and so we probably first impression from the game is that against teams like that we should also keep up to the challenge and play tough football.
Wiemy, że macie jeszcze pytania. Michał tam jeszcze był, Ciona chciał. Łukasz. Łukasz, przepraszam. No, ostatnie Michał pytanie, tutaj. Bo zawodnicy są już w autobusie i mają samoloty o 5 rano, więc so last po prostu question, musimy. The players and the bus already, dwa, dobrze, dwa, tu odpowiemy. Okay. Maybe two more questions. Ale ja rezerwowym, to nie to samo. Ja rezerwowym, to nie to samo. Ale dla bramkarza jest bardzo często ważne, żeby był jeden, żeby czuł się jedynką. Pana Wojtek jest jedynką właśnie od początku. I dzisiaj było widać jego niesamowitą siłę mentalną. Kiedy nawet rozdzielił tam Gareta Bale'a z naszych piłkarzy, wyluzowany mimo wszystko, świetny występ wojny, po najlepszy od Szwecji, tak mi się wydaje. Więc to też pokazuje, jak urosła jednak mimo wszystko jego siła drużyny. To jest dobry prognostyk. Tak, cieszę się bardzo, że Wojtek w decydujących momentach nam pomaga. Kiedy mecz jest na styku, tak było ze Szwecją w kluczowym momencie, wybronił bardzo groźny strzał, pamiętam z pierwszej połowy, tak było też w tym spotkaniu. To nie przypadek, że gra w Juventusie, że jest jednym z bramkarzy na świecie, najlepszych na świecie. W ostatnim czasie miał problemy, też przyjeżdżał na zgrupowanie reprezentacji, też tutaj wielu z dziennikarzy podpowiadało, kogo powinniśmy w jego miejsce powołać. My nie ulegliśmy tej presji, tylko postawił się na Wojtka, a Wojtek od razu po kontuzji, kilka dni później przysłał mi zdjęcie swojej stopy i mówi, żeby się o nic nie martwić, jak trzeba, to nawet w klapku, ale wystąpi i wystąpi w dwóch meczach, gdzie w klubie ostatnio nie grał. W przypadku bramkarza to jest inaczej, nawet bramkarz jak nie gra, jesteś w klubie, to w którymś momencie dostajesz szansę i też jesteś bez gry, musisz wejść i bronić. Jeśli umiesz, to będziesz bronił, jeśli nie, to nie ma tak, że musisz co tydzień bronić. Hennessy w ogóle nie bronił, chyba dwa lata już nie bronił. Ostatni mecz to u nas zagrał w czerwcu, bo nie broni i w przypadku Wojtka jest podobny. Znamy Wojtka, znacie go dobrze, w reprezentacji funkcjonuje od wielu, wielu lat. Myślę, że jest w takim teraz momencie, że każdy turniej, każdy mecz mistrzowski w reprezentacji o punkty jest dla niego istotny i to widać, jest bardzo skoncentrowany, ale też momentami wyluzowany, bo nie tylko z Garethem Bale'em, ale też wiele sytuacji w szatni. Dzisiaj wszedłem po meczu do szatni, poszedłem do toalety i myślałem, że toaleta się pali, a słyszę, że Wojtek tam jest. Mówię, Wojtek, co się dzieje? Nie, woda, mówi, woda się spukuje, także i dym leciał, także to tak już abstrahując od wszystkiego. Tego nie musisz tłumaczyć. Okay, question, coach, we see that Wojciech Szczęsny, our keeper, was really concentrated, focused on the game and he had really good game. I think it was maybe one of the best games he had in our national team. You can see that he got a lot of mental strength and he's our number one keeper. Would you say that it's one of the best games in the team, apart from the game he had with Sweden in the playoffs? Answer, I am happy that Wojciech is helping us in every game and the style of play he has. I think he had help us a lot tremendously with the games against Sweden when he actually kept us in the game when Sweden had a really good chance in the first half. So it's not a coincidence that he's playing for Juventus and he is one of the best keepers in the world. I would say that he has, before the game, he has sent me his photo of his leg, ankle, and he had injured. And it's not, he said that even he was not playing in his club before the game, he will be able to play in flip-flops for the national team. So it's not a coincidence if you're a good keeper, even if you're not playing your club, you can perform very well. So we know Wojtek, he is had in that moment that he is. For every game for the national team is precious for him. He's really focused in the game, and the rest the coaches told me not to interpret. Pokażę ci SMS od Glika. Last one, short one. Od Glika. Tak, ja słucham. Jeżeli chodzi o Karola, ja nie wiem, czy on już nie ma tego biletu wcześniej wykupionego, także on jest oszczędny, bardzo może wcześniej wykupił. Nie wiemy, że Sidorek jest istotnym punktem reprezentacji. Miał trochę problemów zdrowotnych, zmienił ligę, teraz gra regularnie, tylko jest inny problem. On 9 października skończy grać w piłkę o punkty ligowe. Nie wiemy, co się wydarzy od 9 października. Dzisiaj jest dobrze, jest bardzo dobrze. Było widać dużo świeżości w jego poczynaniach na zgrupowaniu, w każdym treningu, ale problem jest taki, że on 9 skończy grać. Jeśli nie awansują do tych playoffów, chociaż może cudem jeszcze się uda, to będzie miał jeszcze tych kilka meczów. Jeśli nie, no to będzie mieli duży problem z nim i bardzo ubolewam nad tym. Okay.
szybko. So, question about Świderski. Would you think that Karol Świderski has the security's ticket for the World Cup after this game? Świderski had a really good game and he's playing well recently. However, the problem with him is that on the 9th of October he will finish his playing in his club unless he will qualify for the playoffs, which is highly unlikely, but there might be a miracle, then he might get qualified with his team to the playoffs, then he will have another few games. But so for now he's good, but if he's not going to qualify for the playoffs in for his club, then we might have a problem with him. Thank you. Dziękuję bardzo. Dobranoc, wszystkiego dobrego. A Iza zginęła? Iza.